No, teraz jest duże zgłośnienie, ponieważ, no, Audacity znowu robi problemy. No, ale dobrze, powracając do... Zabijamy harpię. Jest tu tak, piwo. Tam było drugie piwo. O, Lester chyba coś zabił. Tych pomieszczałem tam. Tutaj to otrzymujesz to. Tutaj to jest to do wyjścia. Coś ciekawego do roboty. Będzie lepki. Łe. Zapiszemy sobie ponownie. Znowu widzicie pewnie moje FPS, które się na siebie nakładają niestety. I dobra, teraz wchodzimy do tego pomieszczenia. Przeszukamy sobie to pomieszczenie. Jest tu było piwo, drugie piwo. Które no, w tych czasach jest dosyć drogie. Niestety nie możemy go kupić. Rozczerwiony topór. Zardzewiały miecz. I siekierka to jest chyba. Siekierka. I czy to by było no, wszystko w tym pomieszczeniu? Chyba tak. Coś mi się tak zdaje, że tutaj nic więcej nie ma. Więc wracamy do naszego punktu wyjściowego. Lester. Nic tutaj nie ma ciekawego. Więc idziemy do kolejnego pomieszczenia. Lester oczywiście idzie za nami. Oby nie tak jak Gorn. Ale dobrze, kolejne pomieszczenia. Kolejne... Sklepaliśmy już jedną. I czas przyjdzie jeszcze i na kolejne na pewno. Teraz pójdziemy do tamtej skrzyni sobie. Otwarta. Wytrych, dwa piwa, pochodnia, jakiś klucz. Zrobimy kolejnego save'a. I dobrze, i teraz co? Mamy tutaj coś jeszcze ciekawego? Nie, tutaj raczej już nic nie ma. Czyli można wychodzić. Kolejne pomieszczenie równa się kolejna harpia. Teraz robimy save'a. Pójdę rozejrzeć się na górze. Ale Lester. Czyli on pójdzie się rozejrzeć na górze. My pójdziemy razem z nim. Znaczy i tak musimy iść na górę i tak. To chyba miało być takie coś, że to pomieszczenie, w którym teraz byliśmy, miało być jako pierwsze. I co? I tutaj już nic nie ma, czyli de facto trzeba iść na górę, ponieważ nic lepszego do roboty co nie mamy. Czyli niestety musimy wejść na górę za Lesterem, niestety bądź niestety. Oby ta klapa tutaj się nie zamknęła. No ponieważ byłby duży problem. Drabina jest. Wchodzimy wyżej. Co tutaj znajdziemy? Pewnie kolejne pomieszczenie oraz harpie. Pewnie już tradycja. Ale dobrze, tutaj czeka na nas Lester. Lester, czy masz coś? Tu jest skrzynia. Eliksir i akt własności. To jest chyba to, czego szuka właśnie Lester obecnie. Porozmawiajmy z nim. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Dobrze. Czyli zaraz... Lester, chodź jeszcze chwilę. Jak mam dosięgnąć tego kamienia? Mistrz Iberion zwykł mawiać: uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego... Chodźmy. Czyli de facto jakaś pouczająca historia. Ale my zobaczymy sobie, jaki to jest skill. Telekineza. Jeśli ktoś się nie orientuje w skillach, ten skill... Telekineza. Opowiem wam trochę, ale jak będziemy walczyć, to będę przydował i będę komentował też tak, co się robi na ekranie, ale tu są kolejne karty. Nie,
co? Ona się tak podniemy. Ale szybko zmieniamy się czego. Nie jest to dead, dobra. Teraz spróbuję się jakoś bardziej ogarnąć i może coś z tego wyjdzie. Nie wiem. Ale teraz będzie jakoś to bardziej chyba przemyślanie postaram się to zrobić. Ale póki co wejdziemy sobie na górę. Jeśli nie z tej strony. No dobrze. Wchodzimy na górę. Się stało i chyba coś się palec na myszce przesunął. Tam jest znaczy harpier sobie słodko lata, a my wchodzimy sobie na górę. Zobaczymy, czy mamy coś na górze. No i będzie, nie bawi się. Kolejna drabina, pomieszczenie i dalej pewnie będą harpie oczywiście. Znając życie. Harpia. Ale harpie to nie byłoby stąd spadać. No bo się łatwo by się połamać. Ale póki co idziemy dalej. Idziemy dalej. Coś zobaczę może czegoś się najem. Dobra. Czyli nic ciekawego póki co nie ma. Moja mama chyba coś tam robi, będziecie to chyba słyszeć. Ale no i już jesteśmy po sejwie, zjadłem. I jeszcze jedno pięterko wyżej. Nasz Bezi sobie dzisiaj trochę nogi poćwiczy. Jak to pewnie w każdym odcinku. Więc dobrze. Idziemy coraz wyżej. Idę coraz wyżej, coraz wyżej. Może nie w tym tempie, ale jeśli coś będzie taki, co przeróbki piosenki jest. O, i wygłupiam. To napiszę w komentarzach, jeśli coś wie. Ale czy uda nam się otworzyć? No to jest pytanie. A i udało się za trzeci raz. Nie do zwycięstwa. Dziękuję. Sprzedamy. Monety nie przydadzą się. I miksturki. Mam coś ciekawego jeszcze tutaj? Chyba nie. Czyli dobrze. Czy teraz będzie schodzenie? Kolejna ekscytująca część tego let's playa. Schodzenie po drabinach. Jest to duża część gotika. Oj, lag był, przepraszam. Dobrze. Schodzimy. Fajne bogi tekstury coś się chyba nie nachodziły na siebie po prostu. Żeby było takie, wiecie, że powietrze macha tymi nogami. No ale wiecie, trzeba wybaczyć mnie, że jest to gra dosyć stara. Jest około 2000 chyba tego roku? Nie wiem. Tak, tutaj mam taką. Mam takie coś, co nie wiem co to jest, to tutaj w rękach oczywiście mam karta rejestracji elektronicznej, to jest faceta, mam wirtualne pieniądzki i można się zarejestrować albo ja to hitów. 14 strzałów było potrzebnych, żeby zabić tą harpię.
Pijemy esencję uzdrawiającą, która daje nam aż 50 punktów życia. Aha. Dobrze. I ta telekineza by się nam teraz szczególnie przydała, żeby jakoś na ten kamień zlokalizować, a i oczywiście go podnieść. Ja tą moją siostrę ciągle walę tą książeczką. Jest to za przerwa na granicę, coś ci powiem. Jest to jest chamskie już. Dobrze. Siostra denerwuje, ale przeżyje. Mam tu ognisty pocisk. W sumie to nie wiem, po co go wyciągnąłem. Logika. Chyba już wiem, żeby zdjąć ten tak. A, stoi to ładnie. Zrobić. Ale dobrze, więc tutaj jest ta harpia, ale jej nic nie spełniemy. Chyba zostało w życie, więc zapalę na światełko. Oczywiście już jest lepiej. Tak, tutaj nic nie mam, czyli chyba zostało nam tylko zlokalizować ten kamień ogniskujący, który jest. Cholera wie gdzie. Tutaj go nie ma. Ale telekinezą może coś tutaj działać. W ogóle nic. Panie, ten kamień jest gdzieś niedaleko i każdy zaraz będzie nam tutaj jechał, haha, jaki debil, nie znalazł go, tak? Ale niestety ja pamiętam takie wątki, tylko takie, to wiecie, główne, jeśli chodzi o fabułę, tak? I wiecie, szczegółów dosyć się nie pamiętam. Pamiętam, o co chodzi w tych grach, tak? Ale niestety nie pamiętam takich szczegółów. Może... Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący, ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Tylko ja nie wiem, gdzie ten kamień się znajduje. Na chłopki. Chodźmy. Jestem ranny. Możesz mi pomóc? Weź ten napój. Chodźmy. Dostaliśmy od niego napój. Chodźmy. I mówi chodźmy, a idę sam. Brawo. A co by tu jeszcze można było zrobić? Może... Góra. Chodźmy na górę. Może z góry da się coś ustrzelić. Nie wiem. Może u góry coś się da zrobić.
coś się da zrobić, a ja pewnie byłem głupi, nie zauważyłem tyle. I teraz pewnie 3/4 osób włączył ten odcinek. Tak. Niestety. Ale teraz stańmy tu na krawędzi. Tak, tam jest takie to miejsce. O, jest kamień. Ja pierdzielę. Debil ze mnie. Tu chyba jak uda mi się, to walę chyba jakiegoś faceplema. Naprawdę, to jest głupie. LOL. Tak. Dobra. Nieważne. Okej. Okay. Niepasne. No więc, może teraz co? Chodzimy po raz kolejny po tej kolejnej drogi. Może teraz uda mi się nie spaść. Może. Piszę sobie, że jak na zewnątrz będę spadnie, to będę muszę mieć save'a. Dobrze, więc telekineza. I idziemy tam na róg. Na róg, żeby nie spaść. Tak mniej więcej. Wysięga. Przyleci nam tu. Nie pamiętam. Ale to według mnie to powinno jakoś przysłać. Ogniskujący w tej grze. Czyli w sumie kolejka mamy gotowego. Idziemy do Lestera. Może macie. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. Czyli dobra, Lester zostaje tutaj, żeby sobie poczytać. I my to sobie mamy wygodę. I oddamy jej wszystkie kamienie, jakie mamy teraz. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze 2 kamieni ogniskujących. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Riordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę.
Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze, spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. Czyli... 4 rozdział, Xardas. O Xardasie dowiemy się w następnym odcinku. Pa, pa, do zobaczenia w następnych odcinkach.